Nagrodę za miejsce numer 10 wręczą radny miasta Ostrołęki Grzegorz Milewski i radny miasta Ostrołęki Jan Rzewnicki. Zapraszam. Jeden z najbardziej perspektywicznych zawodników uczniowskiego międzyszkolnego klubu sportowego Wiktoria Ostrołęka w sekcji kickboxingu. Sezon 2022 na długo zapadnie w pamięci tego zawodnika. O swoim nieprzeciętnym talencie dał znać w marcu podczas Ligi Kickboxingu i Boksu odbywającej się w warszawskim klubie Palestra. Był to zarazem jego debiut w Formule K1. 18-latek na warszawskiej ziemi udowodnił, że żadna presja nie jest mu straszna, a w ringu prezentował się niczym stary wyjadacz. Zdecydowanie wygrywając wszystkie rundy pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał, tajemnicza praca, tytaniczna praca wykonana na treningach pod czujnym okiem Daniela Zaręby zaowocowała w kolejnych starciach. Młody wojownik święcił triumfy podczas Ligi Sportu Walki Kurpiowska Kuźnia Mistrzów w Wyszkowie oraz w Ostrołęce. Jego dłonie powędrowała także w górę podczas 77. edycji Grandy K1, najprężniej działającej ligi kickboxingu w Polsce. Z pewnością kolejny sezon może przynieść zawodnikowi jeszcze bardziej okazałe wyniki. Mowa o Karolu Bieńkowskim. Dobry wieczór, witam wszystkich. Chciałem na początku bardzo podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie, mojemu trenerowi Danielowi Zarębie, wszystkim kolegom i koleżankom z klubu Wiktoria oraz mojej dziewczynie Amelii, która jest tu z nami. Również chciałbym podziękować rodzicom i mi najbliższym. Dziękuję bardzo. Karol, przede wszystkim wielkie gratulacje, wspaniałe osiągnięcie, 10. miejsce. Miniony rok 2022 był zarazem twoim debiutanckim sezonem startowym w K1. Premierowy sezon i od razu nominacja i znalezienie się w czołowej 10 plebiscytu na najpopularniejszego sportowca w regionie. Czy wyobrażałeś sobie, że tak dobrze rozpoczniesz swoją przygodę ze sportami walki? No nie będę ukrywał, że spodziewałem się. Jakby nie wiedziałem, że to będzie aż tak szybko i tak owocnie. Ale mniej więcej się spodziewałem. No na pewno świadomość własnych umiejętności jest czymś niesamowitym. Ty to posiadasz. Karol, za tobą kilka stoczonych walk w 2020 roku. Do której będziesz najprzyjemniej wracał? Oczywiście na pewno będzie to walka wygrana, tylko która? Tak, oczywiście. Walk wygranych w sumie miałem prawie wszystkie. Tam jeden remis był. Najbardziej wiadomo, do debiutu. To był taki dla mnie kamień milowy. Tak najbardziej na mnie od... Takie piętno. Wspomniałeś o tym debiucie. Mnie bardzo ciekawi, co czuje zawodnik, który po raz pierwszy staje między linami i musi zmierzyć się nie tylko z przeciwnikiem, ale przede wszystkim chyba z własnymi nerwami. Tak, bardzo trzeba w siebie uwierzyć. To jest taki stres, taki paraliż wręcz, ale ja się stresowałem tylko do pierwszego dzwonku. Jak już był ten dzwonek, tak wszystko puściło już tak. Wszystko poszło. Tak wszystko puściło, no naprawdę. A powiedz, jakie uczucie ci towarzyszyło, gdy sędzia orzekł, że to twoje zwycięstwo i twoja ręka powędrowała do góry? Strasznie byłem podekscytowany, cieszyłem się, chciałem skakać z radości i tak, no jak... No nie wiem, jak to opisać. No takie super uczucie. Niesamowita radość. Widać, że która tobie teraz też dotyczy, bo roznosi cię energia. Karol, będziemy powolutku zbliżali się do końca. Powiedz, jakie cele sportowe wyznaczyłeś sobie na ten sezon 2023? W sezonie 2023 mam zamiar zawalczyć na jakimś Pucharze Polski, może mistrzostwo, ale na pewno będę startował też w jakichś ligach, na jakichś galach, także... Będzie aktywny. Życzę ci z całego serca spełnienia tych marzeń, tych celów. Patrząc na twoją pracę i twój rozwój jest to na pewno do zrealizowania. Na koniec to jest twoja chwila, żeby podziękować i pozdrowić kogo chcesz. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję także moim głosującym, którzy na mnie głosowali, mojej rodzinie, najbliższym, tak jak na scenie mówiłem, trenerowi, Danielowi Zarębie, Amelii Rzyndzie oraz wszystkim moim kolegom, znajomym. Karol, jeszcze raz wielkie gratulacje i dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.